Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym turnieju szachowym dla widzów Szachusia oraz wszystkich chętnych. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Zaczynamy o godzinie 19, czyli za około 12 minut w tym momencie będziemy grać turniej typu Arena, czyli gramy 90 minut po skończonej partii. Czekamy od razu na kolejnego przeciwnika. 5 minut na zawodnika, więc myślę, że tak pomiędzy szachami szybkimi a blicem, więc zobaczymy też w praktyce, jak to będzie wychodziło. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze tutaj ułoży. No, na początek mamy tutaj 27 zawodników. Fajnie, cieszę się, że jesteście. Może nie jest jeszcze to jakaś super oszołomiająca liczba, ale cieszy mnie fakt, że w ogóle ktoś jest i tutaj będzie grał ten turniej, także bardzo się cieszę. I jeszcze mam tylko do Was takie pytanie, czy... Dzień dobry, witam Cię, Mateusz. Mam takie pytanie, czy ja w ogóle mam grać z Wami ten turniej, czy też od razu omawiać te Wasze partie grane na bieżąco? Bo planowałem omawiać te partie, ale zaraz tu Was spytam na czacie, jakbyście woleli. Bo jeżeli mam grać partię, no to prawdopodobnie będę swoją partię w trakcie omawiał, na ile mi tylko czas i siła pozwoli, znaczy czas generalnie podczas rozgrywania. Więc decyzja należy do Was. Już tutaj mamy jeszcze chwilkę. Tutaj napiszę na czacie parę informacji. Dobra, zobaczymy, co tutaj powiecie w takim wypadku, jak będzie Wam bardziej pasowało. Jasne, że grać dla bezpośredniego pojedynku głównie uczestniczymy. Okej, dobra, no to już jest dla mnie jakaś wiadomość. No prosto na niby nie graj, no dzięki, dzięki. Zapraszam Cię tutaj, możesz z nami tutaj wystąpić. No dobrze, słuchajcie, czekam na Waszą reakcję. Jeszcze mamy troszkę czasu. W każdej chwili mogę się z turnieju wycofać. Mogę też z Wami oczywiście zagrać. No ale widzę, że większość póki co osób pisze, żeby jednak tutaj z Wami zagrać. No dobrze, na ten moment w takim razie gram z Wami w tym turnieju. No i fajnie, pobawimy się. Witam Cię, Czesmiko, witam serdecznie. Okej, jeszcze mamy troszkę czasu, więc jeszcze chwilę poczekamy. Może ktoś do turnieju tutaj dołączy. 27 osób, bardzo fajnie zresztą. Cieszę się, że w ogóle, to już się powtarzam, cieszę się, że w ogóle ktoś jest, także bardzo sympatycznie. Dobra, to jest to, tutaj wszystko działa. No Sakuś, możesz nie pisać już takich rzeczy. Lepiej dołącz do turnieju i zmierz się tutaj z szachusiami. Dobra, moi drodzy, dopóki jest nas tak mało, to może przedstawię osoby, które tutaj z nami są. Lord Rako, 2.18 ranking, Milena, 1.423, witam serdecznie, maksymalna moc, Wielka Naga 123, Passa, witam Cię Robercie, Cigorin 07, Miki GB, Encore 123, witam Cię Pawle, Tobi 7, witam, witam. Nie wszystkich oczywiście kojarzę. Miodek, witam. Trihard, witam Cię Maćku, Taran, Mam KMK, fajny nick. Mamka MK, witam serdecznie. Michał Nawrocki, Miki W2020, Kraken Chess, Adamix, Nofir 11, Szachmat 1, 2, 3, 4, 5 i to mi się podoba.
Dexos, Kasparow, Biro, CLF, X, Pussy Destroyed 69X. Oj, fajne macie te nazwy. Bazy, witam serdecznie. Ramzes 3333, Rex Q, Hindus. No dobra, 27 osób, bardzo fajnie, może jeszcze ktoś dojdzie. A, Mateuszu, to ty jesteś Miodek. Dobra, już będę cię kojarzył, tam często mi na Facebooku też piszesz. Bardzo sympatyczna buzia, jeżeli mogę tak się wyrazić. Dobra, no i słuchajcie, mamy 6,5 minuty do rozpoczęcia turnieju, więc jeszcze chwilę musimy odczekać. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Na ten moment będę tutaj z wami grał. Witam cię, Milenko, 1423. No prosto na niby ja bym zagrał tylko, no nie ma tylko. Zresztą w arenie można się dołączyć w każdym momencie. Ja jeszcze tutaj dla osób, które może nie wiedzą, jak się do turnieju dostać, wklejam linka na wszelki wypadek. Hasło to szachus. No i jak ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. 27 osób póki co jest na naszej liście. Sympatycznie, słuchajcie, jak będzie nas kiedyś z 200, to też nie będę w stanie wszystkich zniku przeczytać i przywitać. Ktoś do nas doszedł, nie wiem kto, ale witam serdecznie. Chcę, ale się boję. No dobrze, dobrze. Nie no, Piotruś, śmiało, dawaj, graj tutaj z nami w szachy. Pierwszy turniej szachusia, chociaż zagraj połowę turnieju. Będzie miło. Dobra, widzę, coś tutaj piszecie na czacie, na liczesie. Piszecie grać, jak wolę, twój turniej, muszę zmierzyć się z... Dobra, wątpię, żeby cię sparowało. Słuchajcie, może nas sparować, bo jest osób niewiele, więc są duże szanse, żebyśmy się spotkali z jak największą ilością osób. Okej. Dobra, tutaj piszecie. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Atmosfera miła. 5 minut do rozpoczęcia turnieju mamy. Jak ktoś jeszcze nie wie, jak się zapisać do turnieju, zapraszam. Link wkleiłem na czacie. No i cierpliwie, moi drodzy, czekamy. Tylko problem polega też na tym, że, bo to jest format areny, jeżeli na przykład ja skończę partię z kimś, to prawdopodobnie nie będę mógł w stanie wejść na inną partię i pokomentować na bieżąco, bo sparuje mnie od razu z następną osobą, znając życie. Jeżeli to byłby format szwajcarski, to jeszcze to byłby czas, żeby wejść na inną partię i poanalizować. Także, no ale tutaj piszecie mi, żebym grał, więc będę grał. Zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych turniejach. Póki co bardzo się cieszę, że jesteście. No, brakuje jeszcze dwóch osób, żeby dobić do 30 ludzi. No, to nie, myślę, że nie przeszkadza. Ważne, żeby rozpocząć i skończyć w tym samym gronie i będzie myślę, że miło. Tak. Turnieju niestety jest berserk. Nie wziąłem tego pod uwagę, żeby tego zakazać, powiedzmy. No ale to już wasza wola, tak? Ja berserkować nie mam zamiaru. No ale gramy. Ale gramy, moi drodzy. No dzisiaj taki pierwszy turniej też rozpoznawczy. O, jest 29 osób, świetnie. Jeszcze jedna osoba, mamy 3 dychy. Także będziemy udoskonalać ten turniej na pewno, żeby format się zgadzał dla wszystkich. Póki co zaczynamy 5 minut od zawodnika. O, mamy 30 osób, świetnie. Aczkolwiek jakbyśmy mnie odliczyli, to byłoby 29. Jeszcze jedna osoba i będzie super. Będziemy też oczywiście, no mówię, modyfikować, tak? Witam cię, ebk.pl. Będziemy modyfikować, moi drodzy, ten turniej. Często graliśmy piątki, właśnie 5 plus 0 i to się w miarę sprawdzało. Dużo, dużo tych turniejów było na 5 plus 0. Myślałem, żeby zrobić turniej na 3 plus 2, ale to mogłoby być za szybko dla niektórych. Z kolei 10 minut plus 0, no wiecie, jak to jest w tym internecie. Różnie to bywa z ludźmi, niektórzy się niestety wspomagają programami. Chciałbym tego uniknąć i tutaj też liczę na grę fair play z
ze wszystkich stron, że tak się wyrażę. Ja już tego weryfikować nie będę, tylko serwer, znaczy ja tego nie jestem w stanie zweryfikować. Serwer Lichesa jest w stanie weryfikować osoby, które się wspomagają, że tak się wyrażę. Ale 5 minut plus 0 myślę, że jest całkiem w porządku. Witam wszystkich cieplutko i serdecznie, XD. No tak. Cześć, Rudy Okruch, powodzenia. Mam nadzieję, że jesteś. A jak cię nie ma, to też nie szkodzi. Też się zastanawiam, moi drodzy, czy będziemy grać te turnieje co tydzień, czy to nie będzie za często. Na razie nie ustalam stałych terminów. Zobaczymy. No zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie. Zacznijmy po prostu grać te turnieje i czas i praktyka pokaże, jak to będzie wyglądało. No dobra, mamy 1,5 minuty do rozpoczęcia turnieju. Wygląd tutaj akurat jest taki, jaki jest. Jeżeli się rozpocznie partia, będzie cała szachownica widoczna, więc takie ustawienia tutaj przyjąłem. Po lewej stronie tutaj nie widać czatu akurat na Lichesie. No ale to myślę, że nie przeszkadza. Dobra. No i fajnie, za minutkę rozpoczynamy turniej. Celem turnieju oczywiście jest integracja, dobra zabawa, dobre partie. Mityczne dzbanie, już wklejam ci linka, jak nie masz, tutaj niestety nie mam żadnych, powiedzmy, komend. Jeszcze raz wklejam linka, jak masz ochotę. Hasło Szachus. Zapraszam serdecznie. Mamy 31 osób, fajnie. Pół minuty do rozpoczęcia i jedziemy. Cześć, cześć, Robercie, witam cię serdecznie. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, 33 osoby. Two, fajnie. One, no i powodzenia, zero. Moi drodzy. Przeciwnik Kamil 2202. No to jedziemy, panie Kamilu, D4. Skoczek F6, ok, C4, G6. Będziemy mieli obronę królewsko-indyjską. Świetnie. Grałem często. Widzę, że Kamil również grywa często. Ten ruch już nie jest najlepszy, proszę pana, bo jest od razu D5 z dobrą pozycją białych. To wiem tutaj od pewnego eksperta w tym debiucie. Plan białego jest prosty, jedziemy tutaj na skrzydle. No i teraz pytanie, czy F3, czy roszada, czy B4 i w ten sposób, bo będzie F5. Myślę, że zrobimy roszadę, zagramy F3 najpierw. Zagramy w ten sposób. Prawdopodobnie F4. Dobra, tutaj leci. No to my lecimy od razu z B4. Ok, plan czarnego będzie taki, że będzie chciał mnie tutaj atakować na skrzydle królewskim. Dobra, taki ruch jest możliwy. Zagramy tak. Wybicie na B4. Wybicie na A1 z planem C5. To jest szachuziowy plan. No dobra, Kamil się na chwilę zamyślił. No C5 mimo wszystko gram, tu nie ma znaczenia. Jeżeli na przykład goniec A6, to jest możliwe B5, bicie, skoczek C4 ze świetną pozycją. Nawet myślę, że wymiana byłaby też w porządku, ale zawsze wymiana tego gońca jest na korzyść dla białych, bo tutaj goniec zawsze będzie atakował przez tą diagonalę C8, H3. No, trudna decyzja przed czarnymi tutaj w tym momencie. Leci na mnie G5. No dobrze. Leci tutaj na mnie z pionami. No musimy chyba zagrać konkretnie skoczek C4 i tu atakujemy, tutaj podpieramy. Grozimy wzięciem pionka. Tak grać należy. No tutaj będzie taki plan, rzecz jasna. Na razie tutaj bronimy pionkiem, bronimy gońcem, bronimy hetmanem.
Dobra, leci tak, prosta sprawa, wszystko wymienia. To jest dobra droga na pewno. Jedna z lepszych, powiedzmy. Tu się wszystko zgadza. I leci na mnie z G4. Okej. W takim razie spróbujemy wybić tu i hetmanem zagrać na A5. Jak wymienię hetmany, to pozycja będzie, myślę, że już dobra. Chociaż z drugiej strony może taki ruch. Gońcem na B6. Tutaj hetman musi. Nie, spróbujemy wymienić hetmany. Myślę, że ta wymiana jest praktycznie wymuszona, bo jak hetman D7, wtedy skoczek może tutaj będę męczył tego hetmana, coraz bliżej się będę zbliżał. Potem hetman wybił tutaj. Wymieniam te hetmany najpierw i wybijamy na F3. No dobra. Pozycja mi się podoba, bo ataku na mnie tu już nie przeprowadzi zbyt dużego. Tak mi się zresztą wydaje. Zagrajmy wieża C1, żeby tu bronić konika. Tutaj goniec broni. Wieża jest przykuta do pionka D6. No tutaj pan Kamil 2202 całkiem sobie myślę, że poradził. Może czegoś tam nie przycisnąłem, ale to już ciężko stwierdzić w tym momencie. Tutaj mam teraz bicie z szachem i biorę gońca. No tak mogę zrobić. Tak zrobimy. Taktyka, taktyka. Coś tam szachuś jednak czasem widzisz. Za dużo nie widzisz, ale jednak. Pionek więcej. A to już jest dużo. Para gońców to też jest bardzo dużo. No i teraz kwestia realizacji tej przewagi. Może spróbować skoczkiem tutaj wjechać, coś w tym stylu. No dobra, skoczek zmierza tu. Myślę, że. No myślę, tak jak powiedziałem, tak zagram. Miejmy nadzieję, że nie przesadzę, bo. Wieża A8, goniec B7, wieża B8. No właśnie. No właśnie, panie kolego. Dobrze pan i zagrał. A tu się chyba wszystko trzyma. Wieża A1. Spróbuję zagrać wieżę A3, żeby była broniona przez skoczka i goniec B7. Coś w tym rodzaju. Taki ruch chyba też jest możliwy. Tak, teraz jest możliwy ruch D6. Już ten ruch nie jest możliwy. Ok. Bardzo ładnie. No mógłbym zagrać tutaj, on mi bije gońca, ja biję skoczka, dalej jest przewaga. W zasadzie chyba muszę tak zrobić. Tak zrobimy, słuchajcie. Tak zrobimy, żeby jednak uwolnić się wieżą od tego związania. Skoczek D6, wybicie, wybicie, no wieża C7, para gońców zostaje. Ten pionek więcej również zostaje, więc tu powinno być w porządku. Dobra, wieża wybiła, my wybijamy tutaj. Grozi bicie, chociaż nie, bo tu jest szach. Bo tu widełki już widziałem w zanadrzu. Może wymiana w ogóle tego jest korzystna, ale zawsze mam wieża C7. No zobaczymy tutaj, co zrobi Kamil. Jednak tak zagrał. No dobrze, mamy wieża C7. Chyba tak, wieża C7, zawsze ruch wtrącony. Okej. Okay. No i bijemy tu. I chyba tu wygrywa. Chociaż nie. Taki ruch myślę, że jest dokładniejszy. Potem wieża C6 z wymianą. No wieża też może iść na D8, rzecz jasna. Albo D6. Albo podprowadzić lekko króla. Myślę, że podprowadzimy króla. Nie śpieszymy się. Mamy czas, może coś już wcześniej wygrywało, jest to wielce prawdopodobne. No ale jak mamy więcej czasu, pionek więcej, wiemy, że strategicznie jest lepiej, to nie trzeba się pewnie też śpieszyć. Królem na H3, tędy będę zmierzał. Przynajmniej będę tak próbował. Dobra, wieża idzie w tą stronę. Tutaj wieżą zagram, on królem zejdzie. Może spróbujemy wymienić, tak, spróbujemy wymienić te gońce w takim razie. A tu mogłem przesadzić. Wieża G7, bicie, bicie, bicie.
No właśnie. Czy zawsze mam taki ruch, ale czy to nie będzie blisko remisu? I nie, jest D6 na szczęście. To jest spokojna głowa. No i tutaj grozi dorobienie hetmana. No to teraz dorabiamy hetmana. No jest wygrana, bo zbijamy wieżyczkę. Tak. Dziękuję Ci, Kamilu. No mamy pierwsze zwycięstwo. Mamy 34 osoby, świetnie. Beze mnie licząc 33 osoby. Bardzo się cieszę, że jesteście. Rudy Okruch. Dzień dobry, panie Rudy Okruchu. Walczymy. D4 powiadasz. No to no gramy skoczek F6. No gramy królewsko-indyjską, niech tak będzie. Teraz królewsko-indyjska po drugiej stronie. Ok, tu zrobimy roszadkę. D6. E5 gramy. Goniec E3 będzie? Nie będzie. I zagramy skoczek A6. Jeden z moich ulubionych ruchów w obronie królewsko-indyjskiej. Teraz pytanie, co zrobi przeciwnik, jak zagra D5, koń C5 i A5 stępem. Znaczy stępem, no to są teoretyczne ruchy. A jeżeli zagra goniec E3 na przykład, to zagramy sobie C6, taki sprytny ruch. Przepchał. Goniec, skoczek C5, skoczek D2 prawdopodobnie, albo hetman C2 chyba jest lepsze. Dokładnie, i A5. No, jednak nauka nie idzie w las, panie Rudy Okruchu. Bardzo fajnie. No, widzę tutaj na czacie cisza, wszyscy są zajęci swoją grą, bardzo się cieszę. Dobra, H3. Czy H3 było potrzebne? Teraz pytanie, czy ja nie mam tutaj takiego bicia? Muszę się jeszcze chwilę zastanowić. Chyba nie, chyba jednak nie przechodzi. To by było zbyt proste. Ale taki ruch jeszcze mnie interesuje. Dobra, skoczek H5, żeby wejść na F4. Te H3 jeszcze mi się w ten sposób przydaje, bo jak wejdę tutaj. Dobra, tutaj bicie jakieś grozi. No nie boimy się, wchodzę od razu tu na F4. Bicie jest korzystne dla mnie, zdecydowanie, bo utrata tego gońca nie będzie dobra dla białych. Ewentualnie tak jeszcze może zbić, ale tu bicie, no też jest w porządku. Po co skoczek F4? Na pewno nie po to, żeby tu od razu wybijać. Skoczek tutaj po prostu aktywniej. Spróbujemy go wzmocnić albo przez G5, albo spróbujemy uderzyć przez F4. No dobra, może teraz taki ruch w sumie zagram. Dobra, zagram B6. Tutaj jednak przygwożdżę tego skoczka. Tu będzie taki plan, rzecz jasna. Ok, i jedziemy F5. Jeżeli B4, to mamy zawsze tu opcję wybicia na E4 w tym momencie. Dobra, tutaj jednego pionka zgarniemy. I potem wybijemy sobie tutaj na. A wybił jednak tu. To w takim razie może ja mam tutaj opcję. Goniec wraca, chociaż z drugiej strony, jak wybije tego pionka, to też będzie tego gońca, to też będzie spoko. Ale moment, może to bicie jest lepsze, bo goniec traci tempo na ucieczkę, a ja potem tutaj rąbnę. Chyba tak zrobimy. Coś czuję, że ten ruch może być ok, bo tutaj na E4 za chwilę zbijemy. Witam cię, Adamiksie. Dobra, tutaj no to lecimy tak. Pionki są trochę rozwalone. Tutaj na A3 również wisi. Skoczek na D2 nie może. Tu nie może, tu nie może. Tutaj. No ciekawy jestem, co zrobi. Może skoczek D3 jeszcze jakaś taka jest opcja. Ale w ogóle bicie chyba na A3 jest dobre. Jak to z pionkami wygląda? U mnie chyba jest 8 pionów cały czas. No jeżeli bije na E4, to jest proste goniec F5, prawda? Ze zdobyciem hetmana. Więc odbić nie może. No problemy u białych, moi drodzy. Problemy są na pewno u białych. Śmiesznie, jakby goniec jeszcze tutaj zbił, no to byłoby wtrącenie na F3. No ale to już moja fanaberia, tak mi się wydaje. No ciężkie tutaj chwile przechodzą białe. Pan Rudy Okruch chyba zagrał troszeczkę źle posunięcie H3. Trzeba posprawdzać. No, warianty niestety są bardzo ważne. Okej, okay, tutaj wszystko się trzyma. Tutaj niby goniec, dobra, ale wieżą chyba zbijemy pioneczkę tak po prostu. Kolejnego zresztą i bronimy przy okazji tu. Wieża połączona z pionkiem tutaj w ten sposób. Ona nie jest połączona, ale tak stoi. Tu jest bardzo fajnie, to fajnie wygląda. Zawsze mam tutaj bicie z tempem, ale skoczek stoi cały czas dobrze. No, muszę chyba wybić.
Nie mam tutaj za dużego wyboru i chyba zagram coś w tym stylu. No tak zagramy. Spróbujemy postraszyć matem na G2. Może też opcja goniec H3 też opcja może przechodziła. Tu jest oczywiście związanie, na to trzeba uważać. Grozi taki ruch z szachem. Znaczy grozi przede wszystkim mat, ale jak goniec F1, to grożę tutaj z szachem i zawsze mam powrót. Już nawet mogę sobie pozwolić na poświęcenie figury. Zobaczcie, jaką dużo pionków. Mam cały czas 8 pionków, a przeciwnik ma pionków 5. 3 piony mniej. Czyli jest szansa na to, żeby sobie tutaj na to pozwolić. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie dołączył do turnieju, a ma ochotę, dajcie znać na czacie, wkleję Wam link i hasło. Zapraszam serdecznie. Dobra, poszło tutaj jednak. No to ja może tutaj w ogóle zbić gońce. Może to by było lepsze. Dobra, zbijemy, ryzykujemy. Tak jak już mówiłem, mogę nawet mogę figurę oddać w razie czego. No już tak dużo pionów pozbierałem, że myślę, że tutaj figurka zawsze może gdzieś mi umknąć. Wybił jednak. Myślałem, że zagra G3. Wieżą czy pionem? Nie no, pioneczkiem. Przecież tu trzeba gońca otworzyć. Zobaczcie, jaki pionek C3 jest. Masakrator po prostu. To jest masakrator. No hetman E4, goniec F5. No goniec F5 i ten pion maszeruje. No tu już jest po ptokach. Ale jeszcze trzeba dograć. Skoczek F3 zawsze wraca. Hetman F3. Ja tutaj mogę po prostu zrobić spokojne ruchy bez problemu. A hetman F3 jeszcze poszło. No to lecimy tak. Lecimy tak i gońcem na B2. Takie proste szachy trzeba grać. Trzeba tutaj zbić wieżę i tyle. No tak, 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 tu jest koniec. Nie ma kompletnie co zbierać w tym momencie. No Olafie, musisz chyba troszeczkę coś tam potrenować. Jeszcze zobaczymy ten wariancik. O, przepraszam Was najmocniej. Sprzęt tutaj się zawirusza. Okej. Dobra, wracamy do turnieju. Nawet nie zdążyłem przeanalizować. No Kamil, znowu gramy ze sobą. Dobra, jedziemy C5. No arena ma to do siebie, że właśnie można grać kilka razy z tym samym zawodnikiem. Dobra, mamy taki wariancik, czy będzie D4, jest D4. Okej, jedziemy A6. Ciekawe, czy Kamil się orientuje w tych wariantach. Dobra. Koń F6. Poszła ruszada. Zgoda. Tu chyba D5 jest dobre. Tak po prostu, tak mi się wydaje. I tu odbijamy pionkiem. Dobra, jest dobrze. Goniec C7, ruszada. Wszystko zdążymy. Tak, goniec G5, goniec E7 bronimy. Tutaj niby izolowany pionek, ale zawsze wszystko jest bronione. Ok, roszada chyba jest możliwa. Ponieważ po tym ruchu, po tym atakuje na D4. Więc, no ale tak, plan Kamila jest dobry. Na pewno. Dobra. Spróbujemy H6. Dobrze gra tu biały. Powinien odejść na przykład na H4, trzymać związanie według mnie. Tu mogę mieć lekko zagwostkę, co dalej. Bo wybicie mi się za bardzo nie podoba. Hetman bije, gram tutaj. Niby bronię. Ale wieża D1. Ale chyba tak w ogóle muszę zagrać, bo inaczej nie rozwinę figur. Wieża C8, wieża C4. Grozi, wieża C8, wieża C4. No grozi, jeszcze nie ma wieży C8, więc nie grozi. Gram tak, nawet nie myśląc za dużo nad ruchami, bo jakieś tu wybicia spowodują to, że mam na C2 jakieś tam wybicie, tak? Tak mi się wydaje, że tutaj jest wszystko dobrze. Chyba. Chociaż czuję już tutaj w kościach, że jakieś takie bicie. Skoczek D5, nie, to tutaj bije. Tu jest, nie, tu jest w porządku. Tu jest jeszcze w porządku. No
No niby taka pozycyjka, wydaje się, że biały stoi idealnie, prawda? Hetman e5, dobry ruch. To jest, proszę pana, dobry ruch. Może zagrajmy sobie hetman b6, tak po prostu. Chociaż hetman b6, no nie wiem, może hetman a5 trzeba było. Chcę zbić pionka, ale tutaj jest taki strzał nieprzyjemny. Hetman bije, on mi tu z szachem. Jednak zbić pionka nie można, ale może się przeciwnik troszeczkę tutaj zamiesza. Chociaż nie sądzę. Może nastąpić seria wymian, może nastąpić teraz goniec f6, goniec f6, skoczek d5. Ja raczej muszę tu odbić, hetman odbija. Ewentualnie tam, hetman tu, wybicie, wybicie, no i remis. Tak widzę, że to może być remis, chociaż mam wybicie na wieżę na c2 i atakuję na f2 wtedy. O, to może nie być do końca remis w takim wypadku. Ciężko powiedzieć, ja wiem, że biały chce już na mnie się rzucać mocno, ale to trzeba też wykazać na pewno odrobinę cierpliwości. To też nie jest łatwe w szachach. Cierpliwie, cierpliwie czekać na ruchy przeciwnika. Taki mam plan. Poza tym też staram się troszeczkę gryźć, jak już wspomniałem. Może wieża e8. O, też wyczekuję h3. To na pewno jest ciekawy ruch. No tutaj za bardzo właśnie nie mogę, bo jest skoczek d5. To się wszystko zgadza. Wieża e8, dlatego też zagramy. Żeby już tutaj wieża mi ładnie broniła. Zawsze na rentgen z hetmanem tutaj podchodzę i... Dobra, leci na mnie. Leci na mnie tutaj pionem g4. No dobra, teraz tak, konkretnie tutaj skoczek. Hetman bije, skoczek bije z szachem, tak, wieża bije. Tu się broni i tam chyba lecę. On mi da szacha. Nie, goniec c4 z widełkami, tam na c2, na b7 wisi. Może nie być to dobre, ale może taki ruch zagrać w ogóle. Jest to trochę ryzykowne posunięcie, ale... Nie podoba mi się ten ruch. A słuchajcie, ale chyba mam taki strzał w ogóle teraz. I odbijam tam. No właśnie. Lecimy. Jeszcze jak... Nie no, goniec nie może tu, bo hetman wisi, a poza tym tu też daje mata w dwóch ruchach. Więc on odbić musi. Wieża broni na e6. Odbijam tutaj i atakuję na f2. No to g4 widać, że nie było najlepsze. Ale jakby nie zagrał g4, to i tak skoczkiem na g4 mógłbym ruszyć. To mi też troszeczkę pomogło, bo zbiłem po prostu pionka. Znowu taktyka. No, ja wczoraj w turnieju taktycznie przegrywałem wszystkie partie. No a tutaj... Tutaj idzie całkiem chyba dobrze. Pionek więcej, para gońców, atak bezpośredni, goniec f6, bicie tutaj. No, królowi nic nie grozi, to jest najważniejsze. No musi z f2 coś zrobić, to nie ma wyjścia. Tak to teraz wygląda. Wieża e2, dobra. No dobra, goniec f6. Czy taki ruch jest możliwy? Nie wiem. Już się tego nie dowiem, ale... A może tutaj? Nie, no dobra, zbijemy tak. I zbijemy na c3. Związujemy tutaj gońca i hetmana. Dobra, dziękuję Kamilu po raz drugi. Mamy 35 osób, świetnie, bardzo się cieszę. Fajnie, że jesteście. W turnieju Arena też jest taka zasada, że jak się wygra 3 razy z rzędu partię, to wtedy punkty się podwajają. Zobaczcie, mam 3 wygrane. Pierwsza wygrana to było 2 punkty, 2 punkty, a potem 4. Jeżeli się teraz na przykład zremisuje czy przegra, to znowu trzeba... No, po 3 zwycięstwach znowu nabija punkty podwójnie. Trichard, dzień dobry. No dobra, gramy D4, panie Macieju. D5, no to mamy gambit hetmański prawdopodobnie. A, nie ma obrony królewsko-indyjskiej. Dobra, a ten ruch już nie jest najlepszy, to drugi ruch już nie jest najlepszy. Chociaż może to przejść do obrony Greenfelda, to trzeba znać. Bo ja tutaj po prostu figurkami idę z tempem i centrum teraz zyskuję.
Skoczkiem trzeba było już pewnie odbić i iść na b6, no ale już poszedł hetman. No dobra, ale uczymy się całe życie. Hetman a5 może. To wtedy, nie, no normalnie wyprowadzamy tak. Tutaj skoczek f3, nawet koń e4 nie jest groźny, bo zawsze hetman c2 tu się broni wszystko. Aczkolwiek też trochę utrudnia. Dobra, spróbujemy. W taki sposób tutaj sobie pogrywamy. Spróbujemy w takim razie. Chyba trzeba wyprowadzać figury kulturalnie. Jeśli skoczek d5, to goniec wraca na d2. A jeśli nie, to nie. Może wieża c1, żeby bronić na c3 skoczka i spróbujemy e3 teraz. Taki ruch jest możliwy. Nawet taki jest możliwy, jak widać. Ok, zagrajmy sobie hetmanem na c2, żeby bronić tu. Skoczek d5 chyba było lepsze. Tutaj widzimy, że pionek wisi. Chyba hetmanem się skuszę. Chyba się skuszę hetmanem, moi drodzy. Potem wieżyczką. No, bicie na a2 myślę, że jest słabsze, bo goniec c4. No, goniec c4 idzie z tempem. I gdzie ma hetman teraz zawędrować? Na a4 ewentualnie, tak? No jest ten pionek, ja to rozumiem. Na c7 wezmę. No chyba muszę odbić tego pionka. Nie ma innego wyjścia. Jeszcze roszada nie jest u mnie zrobiona, więc to też może być problem. Pionka trzeba chyba odbić. No, odbiję tego pionka. Chyba goniec g4. No czarne jakby tutaj teraz dostały pozycję taką całkiem fajną, grywalną. No ale po takich ruchach ja muszę... Hetman wrócił. No nie, to nie może być dobre posunięcie, panie kolego. Gramy tak, jeżeli będzie bicie, to z tempem zbijamy. I naciskamy na punkt f7 bardzo mocno. No teraz jeszcze roszada. Na pewno coś tutaj przeoczyłem. No to są blice. Wydaje mi się, że coś tam dokładnie można było. Dobra, lecimy skoczek e5. Tutaj trzeba bardzo uważać. W ogóle chyba tutaj teraz mam strzał do końca, bo na końcu tutaj wisi. I teraz pytanie, czy ja nie mogę tu zbić od razu. Chyba mogę. Chyba mogę i tak zrobimy. I biję tutaj na koniec na c8. Z jakością więcej i kulturalna roszadka. I tu jest związanie, raczej nie wyjdzie. A, jeszcze mogę tutaj zbić od razu. No właśnie. No ale dobra, będziemy w takim razie atakować tutaj króla. Jakość więcej też wystarczy prawdopodobnie do zwycięstwa. Dobra, słuchajcie, prawie 1/3 czasu już za nami. Nie wiem, ile partii rozegraliście, ja już gram czwartą. Mam nadzieję, że macie satysfakcję z gry i się dobrze bawicie, to jest najważniejsze. Ok, hetman broni, ale tu bijemy. Hetman prawdopodobnie na d6, no to my zagramy sobie wieża c1, będziemy tutaj mocno naciskać. Też muszę zważać na to, żeby zrobić lufcik, ale tu nie trzeba się śpieszyć, po prostu czarne mają wielkie problemy. No to jest pozycja oczywiście przegrana, tu nie ma za bardzo jak się ruszyć. Skoczek nigdzie nie może, bo wieża wisi na 8. No i koniec gry tak naprawdę. Nie trzeba też tutaj w takich momentach wykonywać takich posunięć, które jakoś specjalnie atakują. Wystarczy robić teraz prawidłowe ruchy i uważać na swojego króla. Ok, w takim razie robię lufcik. Lufcik się zawsze przyda. Dobra, tutaj idzie przeciwnik na mnie, no ale my już gramy wieża c7 i tutaj będziemy uderzać na e7. Bezlitośnie. Tutaj mamy szacha na f8. Wieża c5. Chcemy dać mata. Myślę, że... Król G2. Grozi H3 mat, grozi F3 z matem. Król G2 wygrywa partię w tym momencie. Tu nie ma żadnego szacha. No i H3 myślę, że może być mat. Dziękuję bardzo, Macieju. Rudy okruch tutaj widzę, goni mnie namiętnie. Berserkuje prawdopodobnie. Tak, berserk daje też... Berserk daje możliwość zdobywania większej ilości punktów. Ale wtedy też ucinamy sobie czas o połowę i zamiast 5 minut w tym wypadku mamy 2,5 minuty.
Miki W 2020. Witam cię serdecznie, życzę powodzenia. Skoczek F3. No dobra, no to zagrajmy koń F6. Dobra, mamy G3, gramy G6. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie. Kto ma tempo więcej, ten jest tutaj chyba lepszy. Skoczek C3. Nie podoba mi się ten ruch, bo tutaj C4 trzeba wysunąć, więc ja tutaj mogę w tym momencie... No zagram C5 w takim razie, logicznie, tak, żeby... dobra, poszło D4, to było do przewidzenia. Bardzo... Chociaż tutaj... No dobra, bijemy. I skoczek na C6. Wyprowadzać figury trzeba. Wybicie od razu nie jest niestety najlepsze dla białych, ponieważ czarny zyskuje szybko centrum. Teraz pytanie, czy grać tak, czy grać... Nie, D6 nie mogę. Przepraszam, czy hetman B6? Może jeszcze skoczek H5? Dobra, wyprowadźmy figurę ostatnią. Niech będzie goniec A6. Zawsze tutaj na wieżę sobie będziemy leciutko spoglądać. Hetman D2, ok. No to lecimy D5 w takim razie. Nie, już nie muszę tego E5 specjalnie zagrywać. To tak sądziłem, że tu przeciwnik będzie chciał mnie cisnąć. Teraz zagramy E5. Czyli on nas na skrzydle, a my go w centrum ustawiamy tutaj. Wieża B8 się przyda zawsze z tempem. Wieża E8 również się przyda. A taki ruch goniec H6 powoduje tylko wymianę gońców. Nie ma żadnych figur do ataku. Ok. W takim razie... No wzmocnimy tutaj pioneczka E5. Próbujemy grać logicznie. Dobra, wieża ruszyła. To hetmanem na A5 lecimy. Związujemy hetmana. Wprawdzie tutaj nic wielkiego nie ma, ale też zwalniamy drogę dla wieżyczki na D8. O to też właśnie chodziło. No i teraz się pojawiają jakieś takie plany typu E4. Dobra, przeciwnik chce wymienić hetmany. Lubię grać bez hetmanów, tylko pytanie, no dobra, nie będę się może zastanawiał więcej. No dobra, zbijemy te hetmany i zagramy E4 w taki sposób, żeby ograniczać figury. Wiem, że mam gońca białopolowego i białe pionki, ale zasada jest taka, albo ustawiam maksymalnie pionki na białych polach i blokuję gońca przeciwnika przy układzie tych gońców, albo ustawiam je na czarnych polach. W tym momencie może blokada będzie lepsza. Zawsze F3 to tak, już chciałem to powiedzieć. No i tak gramy. I już pionek jest na czarnym polu, zobaczcie. I tak mogę lecieć do góry znowu. Ewentualnie C5 jeszcze mogę zagrać. Myślę, że C5... tutaj lecimy. No lecimy D4, nie pozwalamy skoczkowi na C3 zagrać. Taki ruch oczywiście jest możliwy, ale goniec wszystko pilnuje i sobie C5 podciągniemy. Dobra, tak. To w takim razie skoczek D5 grajmy. Jak skoczek się poruszy, to mamy skoczka na C3 i tutaj ładnie atakujemy. F5 możemy też jeszcze tego gońca przyblokować. Wpędzić go w niezłą frustrację. No to tutaj podstawka, panie kolego. I pionki idą tutaj, jak po swoje. I kolejny pionek pada. No, odbiłeś się, Rudy Okruch, odbiłeś się. Dziękuję ci serdecznie, Miki, za partię. Lecisz tutaj z berserkami. No, masz szansę oczywiście, Olafie. Ja nie berserkuję. Gram tutaj na 5 minut z każdym. Także odbijaj się, odbijaj, ale myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie się spotkać w tej arence. 36 osób, o, bardzo fajnie. Okej. No i słuchajcie, pół godzinki nam zleciało. Błyskawicznie. Bardzo się cieszę, że wszyscy grają chyba. Dwie pauzy widzę, ktoś się mógł wycofać. No ale to tak zwykle bywa. Maksymalna moc. Witam cię, Maćku. Powodzenia. E4, lecimy C5. Maciek to jest mocny zawodnik. On tutaj się nie cyrtoli w tańcu. Ok, lecimy. Maciek tutaj gra obronę sycylijską praktycznie całe życie. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Pierwsze ruchy, widzę, były odklepane tak na pamięć. D5, chodzi o to tutaj, żeby atakować punkt E4. Dobra. Teoria teorią, a praktyka praktyką, moi drodzy.
Czy ja tutaj mam bicie pionka tak po prostu? Bicie na E4. Ale zrobię chyba jednak tą roszadę. No, nie będę tutaj się kusił na pionki, tylko roszada myślę, że może być ważna. Jednak rozwój to rozwój. Jasne, że tu jest jakieś bicie. Odbijemy sobie. Spokojnie, tu się nic nie dzieje. Ok, hetmanem czy pionem? To też jest godne rozważenia. Myślę, że pionkiem. No, a ten izolowany pionek mi się całkiem podoba. F3 jest dla niego słabsze. Goniec na D6. Bierze E8. No, taka rozwojowa pozycja, myślę. Figurowa, całkiem sympatyczna. Plan będzie hetman C7 z tempem. Koń na E5, koń na C4. Bierze E8 rzucić możemy. Goniec F2 ewentualnie tutaj zagra przeciwnik. Hetman C7 mamy. Tutaj zagrałeś. Czyli hetman C2 nie było najlepsze z kolei jak tutaj poszło. Hetman na C7. A6 się przydaje, bo nie ma tutaj widełeczek na hetmana i gońca, więc sobie tutaj uderzam na H2 kulturalnie. Dobra, G3. No i teraz mogę tu uderzyć. Jak on mi wybije, wybija, mam wiecznego szacha, ale czy nie wygrywam? Uderzę, 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 uderzy, uderzę. Król H1. No kusi mnie to bicie, zbiję tak intuicyjnie. Mogę przesadzić, ale wydaje mi się, że to jest poświęcenie. Sprowokował mnie po prostu do poświęcenia. No, remis mam zawsze, teraz muszę się zastanowić. Tu odbić by się przydało wieżą i tu zagrać, ale on wróci gońcem. Mogę też zagrać tak, wieża G1, tutaj. Tak zrobimy. Czuję, że to jest dobre posunięcie. No, wieża G1, to tutaj będziemy go męczyć, hetman H4, a wieża F2 jeszcze jest, tego nie widziałem. Tutaj grozi, trzeba uważać. Okej. Okay. Czy zbić tu? Zbijemy na D4, z planem wieża E6, trzeba było chyba wcześniej tak zrobić. Dobra, i lecimy. Aha, wieża G1 grozi. No, to jednak tutaj chyba lekko przesadziłem w takim wypadku. Muszę zagrać. Ojojoj, dzieje się trochę. Może tak. Jednak ataki nie są takie proste, jak się wydaje. No dobra, chwilunia na zastanowienie. Jednak ta pozycja nie była, to poświęcenie mogło nie być dobre. Chociaż tak, wieża G1. G6, może G5? Nie no, G6, hetman H6, zagra. No nie jest prosto, chyba tutaj się szykuje moja porażka. No dobra, zagrajmy F6 w takim wypadku. Może goniec zbić na F6, trochę czasu straciłem. Goniec na F6 może zbić. Niestety, ale zagrajmy tak później. No, pozycja jest ciężka, tak, tutaj. A nie, nie może goniec na F6, bo jest bicie tutaj. Ok, tu się odsłonił jeszcze taki strzał. Wieża G1, hetman H4 i tu bronię na F6, o to mi chodziło. Tam wieża H2 i znowu się robią problemy. Dobra, no ale wyjścia nie ma. Dokładnie.
No tak, no i tutaj jest niestety przegrana pozycja. No to jest topka. Oczywiście remis mogłem brać, ale to wiecie jak to jest. Po co brać remis, jak można próbować wygrywać? Zabawa zabawą. No chyba nic nie wymyślę tutaj w tej pozycji, niestety. Może jeszcze tak spróbujemy, żeby ewentualnie tutaj, jak goniec F1, to może jeszcze coś takiego. Tutaj tak jest bardzo źle. Tu może oczywiście zbić na F6 chyba teraz. Albo wieżą tutaj. Jeszcze lepiej. Ok. Spróbujmy tak. Druga figura leci, ale to może jakiś tam szaszek. Zobaczymy, którą wieżą jeszcze zbije. No, mógłbym się w zasadzie już poddać, ale jeszcze spróbujemy. Spróbujemy tutaj przećwiczyć zawodnika. A, goniec D3 jeszcze jest. To teraz już mnie on przećwiczy. Jak zagra goniec D3, trzeba będzie się chyba poddać. Wieża jeden jeszcze ewentualnie, ale już za duża strata materialna jest. Dwie figurki mniej, nie ma co zbierać mniej czasu. Dobra, zwycięstwo, panie Macieju, gratulacje. No, panie Rudy Okruchu, niestety mamy po porażce. Tutaj nasz maksymalna moc zgniót. Encore, witam serdecznie, powodzenia. No to zagrajmy sobie obronę pirca w takim razie, jak jest taka możliwość. E6, nie, no to my F4. Mamy od razu po trzech ruchach silne centrum. Tego się będziemy trzymać. Goniec E2 kulturalnie. Może hetman D2, jeszcze nie będę zdradzał, którą ruszadę chcę zrobić. Teraz już to zdradziłem i będę jechał H4 może. No dobra, taki ruch. No to lecimy tak. Skoczek F5 to goniec F2 z planem G4. Dobra, jest ok. No i taki ruszek powoduje to, że skoczek ma problem. Skoczek już nie ma kompletnie gry. Tutaj to bijemy i gramy widełki na G5, panie kolego. Ok. Myślę, panowie, że nie ma co tutaj dyskutować na czacie, no i wprowadzać negatywnych emocji. Ale to też pewnie zależy od wieku, tak naprawdę. No to zbijemy pionkiem, skoczkiem tu się wpakujemy. Na E5 jest figurka więcej. No cóż mogę tutaj powiedzieć? Goniec wrócił, dobra. Ustawmy gońca aktywnie, zawsze spoglądamy na ruch E6. Nie wiem, jak z aplikacji się wchodzi na turniej, nie mam pojęcia. Musisz kliknąć link po prostu. Dobra, i lecimy H4 z atakiem. Coś tutaj spróbujemy zrobić. Chociaż też taki ruch król B1 profilaktyczny jest zawsze dobrą opcją. Skoczek, dobra. No to jak mamy figurę więcej, to po prostu wymieniajmy. Zgoda, wieża, myślę, E1 popatrzy sobie na pioneczka. I spróbujemy za chwilę H5 uderzyć. Dobra, i nalecimy H5. Chociaż wymiana tutaj też była spoko, bo można było zagrać goniec G3 i goniec E5 z piekielnie silnym gońcem. Faktycznie była też taka opcja. No ale to przeciwnik niestety ma problem w tym momencie. Dobra, no to bijemy tak. No zbiję tego skoczka i zagram tu. Nawet poświęcę tego... A nie, zbił tak, zbił tym. Mogę tu i tu się wpakować. To tak zrobimy. Jest taka opcja, to tak zrobimy. I skoczek F5, F6 grozi. Tam z, już z siatkami matowymi. No,
chyba że zbije, tak? No zbić raczej właśnie musi. Zagramy tak, goniec e5 grozi. Wprawdzie jeszcze hetman h6, ale to gońcem najpierw gońca ustawimy sobie porządnie. No to jest wieża więcej, no to jest oczywiście partia przegrana. Sorry, że też tak mówię, że przegrana, wygrana, tak, ale no po prostu ją szybko oceniam. Dziękuję Ci serdecznie i lecimy dalej. A gdzie jest nasz maksymalna moc? Przecież takie partie tutaj wygrywa i gdzie on jest? Aha, bo dopiero zaczął, okej. Okay. Pierwszą partię ze mną zagrał Maciek i od razu tutaj zwycięstwo. A fajnie sparowało. Nie miał punktów żadnych, od razu mnie sparowało z nim? Nieźle. No dobra. O, witam Cię Kuba87. Szkoda, że tak późno dołączyłeś. Ale jesteś. Dwie partie już rozegrałeś, berszerki idą. Spoko. No i gramy dalej, moi drodzy. Czekam na przeciwnika. Mamy już w zasadzie połowę czasu za nami. Bardzo się cieszę, że jesteście i że gracie. 38 osób, fajnie. Kilka osób już zapauzowało z różnych powodów. Różnie to bywa. Ale to nie szkodzi. Tu sobie oczywiście gramy dla treningu, dla zabawy, dla poprawy umiejętności. Długo paruje teraz mi przeciwnika. Paruje mi przeciwnika długo. O, ktoś tu się wysunął na prowadzenie. Miki GB. Wow, świetnie. No, słuchajcie, walka będzie do samego końca. Nie jest prosto tutaj z wami. Cieszę się niezmiernie, że ciśniecie. No i w ogóle chcę zauważyć, że to same zwycięstwa panowie mają. Nieźle, nieźle. Miki GB, powodzenia. Gramy z liderem. E4. No to zagramy może swój koronny, znaczy koronny debiut. Praktycznie całe życie grałem pirce. Troszkę coś pozmieniajmy. Może D6. Ok, zagramy A6, B5 z takim planem. Lecimy z B5 od razu. I tu E6 kulturalne zagramy. Żeby nie było żadnych niespodzianek. Koń E7, goniec B7. Dobra, H6 wrzucić można. Dobra, i zrobimy roszadę. Król bezpieczny, plan goniec B7, skoczek D7. Taka ciekawostka. Taka ciekawa, powiedzmy, ciekawe ustawienie, myślę. Myślę, że tutaj skoczkiem będzie lepiej niż gońcem. Skoczek już będzie wtedy w grze. Okej, gramy. Przeciwnik myśli, skoczek tu. A no to teraz zagram stępem, bo atakujemy pioneczka. Hetman D3, ok, skoczek D7, gramy szybciutko. Nawet z planem G5 może. C5 plan jest też taki. No gramy C5. Gramy C5, grożą widełki. Jeżeli odbije, to skoczek na C5. No odbicie raczej nie odbije. Koniec C2 prawdopodobnie przeciwnik zagra, tak powinno chyba zostać zagrane. Słusznie, no to wprowadzimy szybko wieżę. Po prostu wyczekujemy na jego ruchy, ustawiamy. Mamy czas na ustawienie swoich figur w odpowiednich pozycjach, to jest zawsze dobry pomysł. Aha, tu hetman pilnuje mi skoczkę. Już chciałem hetmanem grać na C7, moi drodzy. Ale mi się wpakował, jak śliwka w kompot. Czy C4 zagrać? Zagram te C4 mimo wszystko. Zagram mimo wszystko, troszeczkę go tutaj przyblokujemy. F6 chodzi mi jeszcze po głowie. Ale jeszcze może G5 w takim razie trzeba było rzucić. Chodzi o to, że hetman zagra na E3 lub na D2. G5 go sprowokuje tutaj do poświęceń. To też może nie być dobre. Teraz chyba E5. Tak, teraz gramy E5. Żeby przyblokować tego gońca. Też takie typowe zagranie w centrum. Już teraz nie będę się bał takiego posunięcia G5 prawdopodobnie. Tu się wszystko trzyma.
Wieża D1, scena D1 prawdopodobnie. No i uderzę wtedy w G5 od razu. Dobra, uderzamy w G5 szybciutko. W ogóle co za pozycja? Wydaje mi się, że tutaj muszę teraz zagrać F6 później. Jednak on jest tutaj na ruchu, może mi wybić albo i nie. Jak zagram tu, on wybije tutaj. I on mi zbije tu na D6. A właśnie. Ta pozycja jest dobra dla niego chyba. Może wieża C7 taki ruch. Nie, wieża C7 to nie. Chyba wybić trzeba. Tu mi wybije. Dobra, wybijamy i lecimy skoczkiem na E5. Chyba, że pionkiem zbije. To też jest druga para kaloszy. Jeżeli zbije skoczkiem, tu jest pilnowane F5. Zagramy skoczkiem na E5. Troszeczkę się uwolnimy troszeczkę od tej presji tutaj figur. No, wygląda to dobrze. Czy wyglądało dobrze u białych? No nie wiem, czy ocena pozycji nie jest moja mylna. Zobaczymy, co zrobi. No. Dobra, zbił tym. Chyba słusznie. Skoczek F6. Wprawdzie tu ma bardzo dobre pole, no ale wybijemy i zagramy tu skoczkiem na D5, przyblokujemy. Albo po tym ruchu od razu tak, albo tak, skoczek H5, jeszcze lepsze myślę. E5 i skoczek, on wybije. Wybije i skoczek tutaj. Pionek zostanie na chwilę, goniec E5, F6. No bardzo złożona pozycja, dużo trzeba myśleć, na szczęście to jest blitz. Aha, jeszcze słuchajcie, po takim ruchu mam koń E4. Możliwe. O, tak zagramy. Bo jeżeli zbije tutaj, ja zbijam, on mi zbija tu i koń F5. I tego pionka ładnie odbijamy, tu zostaje izolowany pionek. O, to jest dobra wersja, myślę. Skoczki są troszkę powiązane, nie mają gry. Tu ewentualnie, to zawsze tutaj zabijemy. Wybił i koń F5. Z groźbą wybicia. Z groźbą tu też wybicia. Sporo opcji. Dobra. Teraz tak. Tu. I zostawić parę gońców. Tak. Zbijamy tutaj. Jak odbije, to gramy tak i zbijamy na D6. Z parą gońców. To jest dobra pozycja. Jeszcze tutaj grozi na D4. Okej. Gramy tutaj. Aha, skoczek na E5 jest jeszcze. Zgoda. Tak, zwiążemy. F6 grozi. Bijemy i F6. Skoczek C4 to bijemy. Ładnie, ładnie, ładnie mój gra przeciwnik. Naprawdę szapoba. I to ja tu zagrałem słabo. Jeszcze tak, tu, tam do końca wybiję. Muszę chyba tak. No i przeciwnik ma lepiej. Tak, zbijemy tutaj. Chyba, że tak muszę od razu. Chyba tak muszę od razu. I tutaj. No jest pion mniej, ale tutaj już mi przeciwnik podstawił niestety mata na F1. Dobra, jest ok. Lider na chwilę zatrzymany, ale ładnie grało. Naprawdę bardzo ładnie grałeś. Naprawdę nieźle. Czesmiko, to ja z tobą grałem w takim razie. A, Miki GB, faktycznie. Dzięki, dzięki, ale naprawdę spoko, spoko grałeś. Tam zabrakło troszeczkę dociśnięcia prawdopodobnie, ale fajnie, fajnie. Dobra partia była. Można sobie ją troszeczkę tam podanalizować. No dobra, moi drodzy, zostało nam do końca 30 kilka minut. Pepe Ghost. Powodzenia, E4. No gramy C5. Gramy swoje. To na razie wyprowadzamy.
Wprowadzamy koniki. Ok, A6 się przyda zawsze do B5. A jak D5, to goniec już na B5 nam nie wskoczy. Taki ruch jest możliwy, to tutaj będziemy pionka męczyć. A, poszło bicie, czyli w ogóle co innego. Ok, hetman C7. Koncepcja się zmienia. F4 ruch przegrywa, bo bije tutaj goniec C5. Pułapeczki cały czas są. A zbijemy tutaj z opcją goniec C5 z tempem. Goniec C5, hetman D3, skoczek G4. Tutaj druga figura padnie. O, proszę pana, takie prezenty w sierpniu. No cóż, dzięki tutaj za te dwie figury. Dobra. Zagramy tak, żeby skoczek nie miał opcji. B5, goniec B7. Król w centrum czuje się bezpiecznie, więc go tutaj trzymamy. B5, goniec B7, wieża G8 z matem. Taki plan. Albo z wymianą. Jasne. O, wszelkie wymiany są. Teraz spokojnie B6, myślę. Goniec C6, goniec B7, goniec C6. Dobra, goniec C5. Tu bronimy przy okazji. Wieża G8, króle 7. Ok. No i tutaj już trzeszczy pionek. Nawet wieża G3 jest słaby, bo po prostu bije wieżę. Goniec związuje króla. OK, bijemy tutaj oczywiście wieżyczką, bo jest strzał kolejny możliwy. No i kolejny strzał jest. Szacha dał. Czy tu jest jakiś mat? Nie, no zagramy wieża C8. Z piekielnymi groźbami na przykład. O, fajnie. No to zbijmy kolejną figurkę, wypionka. Król się plącze, plącze się król. Dziękuję serdecznie. I lecimy dalej. Lord Rako sobie nieźle radzi. Nie przegrał jeszcze żadnej partii. Kuba 8-7 goni. Rudy Okruch trzecie miejsce, też nie, się nie poddaje. Do końca turnieju 34 minuty. Każdy chce wygrywać. 38 osób cały czas. Witam Cię, Francesco Dolasso. Pytasz się, jak tam? No dobrze, gramy turniej dla widzów, szachusia. A od kiedy gram szachy? Od 5 roku życia gram szachy. Nauczyłem się wtedy zasad i tak już zostało do dziś. A Ty od kiedy grasz w szachy? Dziel się tutaj swoją historią, piękną karierą. Pepe Gos, zestresowałeś się? No przepraszam, no, ale to dobrze, wiesz, bo też witam Cię, wielka knaga, 1, 2, 3. To dobrze, bo nabierzesz po prostu doświadczenia, jak grasz z lepszymi od siebie. No taka jest prawda, tutaj nie będę tego ukrywał, tak? Zawsze się znajdzie ktoś, kto jest od nas lepszy. Trzeba z takimi się mierzyć. Koniec, no, po temacie. Mamy obronę pirca. Znowu gramy tutaj sobie z tej strony. No to gramy goniec D3. Widzę tutaj czarne coś tam kumają. Tutaj dobry ruch. Czy taki teoretyczny dobry ruch, oczywiście. Skoczek C6 już chyba nie bardzo. Tutaj można było przez C5 grać. Albo koń A6 i C5. O tak, w ten sposób. No ale nie mi oceniać może w ten styl. Może E5 jest groźne, to bijemy tu, jakieś F5. No się zastanowię po E5, co zagramy. A jednak tutaj, dobra. No to H3 zmusimy. No, tego gońca oddaję sobie spokojnie, zbiję pionkiem, centrum silniejsze.
Okej. Jaki plan teraz tutaj będziemy mieli? Chyba F5. Będziemy tu przeciwnika męczyć. F5, G4, G5 i jedziemy z tematem. Zdwoił pionki, to też jest w sumie ciekawe, ale to też, no ciekawe może być, ale trzeba to wykorzystać, rzecz jasna. Grałeś 7 lat, czyli trochę mniej niż połowa mojego życia, ale zrezygnowałem na rzecz zajęć z tańca. Aha, spoko. Czujesz się w tym lepiej? No każdy ma swoje ścieżki, jasne. Powodzenia w tańcu. Bardzo ciekawa sprawa. To tutaj bije. Pionka biorę chyba, nie? Hetman broni na końcu D3. Dają pionki, to trzeba je brać, panie kolego. Okej. Skoczek czmychnął, to goniec F2. Spokojnie. Dobra, trochę koncepcja gry się zmienia, ale chyba D4 jest dobre. Okej, mamy teraz taki ruch skoczek D5. Raczej hetman musi wrócić na swoje miejsce, albo D6. Będę też męczony przez E5, bo tutaj grożą widełki. Jest niebezpiecznie. Dobra, no to mamy widełki. Skoro przeciwnik pozwala, gramy wieża B1, jakość więcej. No tego pionka oddajemy, ale bierzemy B7 cały czas z atakiem i naciskiem. To bierzemy kolejnego piona. Ojej, podstawiłem! Wow! Podstawiłem tutaj! A ty się poddałeś, mój drogi kolego przeciwniku. Zobacz, hetman F7. Podstawka. Figura mniej. Te pionki wprawdzie mogłyby coś jeszcze poszaleć, ale no. Jednak prosta taktyka. No nic, dziękuję ci za ten prezent. Ale się działo, ale się działo. Było blisko. Mamy 30 minut do końca turnieju, moi drodzy, sprężajmy się, wygrywajmy partie, walczmy. No widzę tutaj rudy okruch tnie ten czas na potęgę, walczy o pierwsze miejsce. Kuba 87 również gra na berserkach każdą partię. O, Szymon Chris dotarł do nas, witam cię Szymonie. Też berserki widzę lecą chłopaki. Lord Rako, powodzenia. Ja tutaj czasu nie ucinam, tak jak mówię. No znowu gramy, tak? Gramy pirca. Jak ktoś mi zagra D6, gram tego pirca. Niech będzie. Czemu gracie obronę królewsko-indyjską z szachusiem? Bardzo się cieszę. Trzeba grać obronę królewsko-indyjską. Ja gram tutaj tego pirca z F4, to ostry wariancik. O, to jest zagranie całkiem. To jest zagranie dobre, ale gramy D5. Gramy D5. Myślę, że spokojnie goniec E2, taki ruch spokojniutki. A4 trzeba, bo tu groziło B5. Prawdopodobnie komuś spadł czas, jasne, są takie momenty. Możesz sobie poobserwować tutaj, czy ten ruch w ogóle coś daje. Nie wydaje mi się. H3 od razu i do widzenia z powrotem. I roszada. H3 się przydaje mi zawsze. Okej. Przez E6 chyba musisz grać. Dobrze. Zbijmy tego pioneczka. Pionek. I chyba tutaj mam strzał. Dobra. Teraz koń E4. Jeżeli tu nie może w ogóle wybić, jest opcja wybicia. Tutaj jest opcja. Aha, nie mam gońca na E3 jeszcze. Zapomniałem o tym, ale dobra, tutaj chyba mogę. Chyba mogę. Chyba. Chyba tak. Tak, bo hetman B6, goniec E3, nawet jeszcze taki ruch. Dzięki serdeczne za followa. Hetman B6 bym liczył tylko. Tutaj ten pion nie ma znaczenia większego. Wieża B1 jest dobrze chyba. Dobra, to tak grajmy. No tutaj tak. No jeżeli D4, to hetman bije D4. Więc pion się nie liczy. Jeszcze jest opcja skoczek D7. Ale ja mam wtedy też hetman D4. I tu się wszystko trzyma pięknie. Okej, trzyma się.
Bije, wieża F4. No, odzyskuje pionka. No, ale nadal uważam, że białych lepsza. Zgoda. Bijemy do końca. Dobra, i chyba teraz trzeba jakiś zagrać spokojny ruch. Spokojny albo niespokojny. Może tak? Może tak. Wykorzystajmy to, że tutaj jest jedna wieża. Jest goniec E5 jeszcze. Ok, jest goniec E5, rzecz jasna. Więc ten ruch chyba do najlepszych nie należał. Ale już widzę pewien motyw. Bicie tutaj, wieża F1, bicie tu, szach, tego wezmę. Dobra, zaczepiona będę ją aktywność sporą. I związanie tutaj ładne na wieżyczkę. No chyba, że mój przeciwnik zagra E5. Może go potraktujemy wtedy ruchem G3. Tomasz G3. Dobra. No, goniec musi coś ze sobą zrobić, rzecz jasna. Ale jakby pozycja troszeczkę mu się poprawiła, chociaż ciężko powiedzieć, bo tutaj jednak figury są na ósmej linii, to nie może być zawsze, to nie jest na pewno dobry pomysł. No ale to też kwestia wykorzystania, zawsze powtarzam. W szachach cuda się dzieją. No i co mój przeciwnik tutaj wykombinuje? No musi coś z gońcem zrobić. Jakieś H6 to wybijam tutaj, no właśnie. Szach i wieża bije E8. Muszę uważać na taki ruch, bo będzie strzał z szachem i stracę wieżę, więc nie mogę król G2, ale taki ruch już grozi. Grozi i nie grozi. Pytanie, czy właśnie tam zagrać? No chyba muszę. Chyba muszę. Jakość to jakość. Szach jest. To zawsze król H2. Dobra. No może mi to oczywiście zbić. Dobra. Widzę tutaj twoje zamiary, mój drogi przeciwniku. Chyba tak muszę mimo wszystko. Król F2. Zawsze jak B6 to... Dobra, tutaj nic nie ma. O, dobrze, dobrze, tutaj mój przeciwnik sobie radzi. Zagram chyba tak. No jak jest B6, to mam szacha i odbijam. A pionka obronić myślę, że trzeba. Dobra, tutaj na mnie napierasz, to my zagramy wieża C8. Jeżeli jest bicie na C2, to jest goniec na F8. Ewentualnie goniec bije D4. I zagrajmy sobie tak spokojnie, żeby nie było szacha jakiegoś. Spokojnie sobie tu ustawiajmy te figury, tak żeby przeciwnik nie miał jakiejś kontry. Musimy przetrzymać wszystko. Może H4 jest możliwe. Czas też jest elementem gry. Mój dzisiejszy bilans, mam jedną porażkę i same zwycięstwa w tym momencie. Dobra, H4 zagrajmy mimo wszystko. Zgoda, tutaj dajmy szacha. Może goniec E7. Goniec E7. Jak się wymienią już gońce, to będzie dobrze. Szczególnie czarnopolowe. Goniec G7, zawsze goniec G5 będzie stał zawsze stabilnie. I goniec G5. Ok. No to goniec F4, zawsze przypilnujemy wieżę i nie pozwolimy gońcowi na jakąś aktywność większą. Szacha można dać. I tutaj spokojnie będziemy męczyć pionka. Żeby mi się ta wieża też nie zaplątała.
No dobra, chyba jednak tutaj trzeba uciec, żeby mieć swobodnie wieżyczkę ustawioną. No to szach. I sobie idę tam. Okej, z tamtej strony będę męczył. Dobra. To już czas też zrobił swoje na pewno. No i tutaj wymieniamy tego gońca. No i pozycja jest już... No jeszcze dokładny ruch, żeby ustawić na czarnym polu. Dziękuję ci serdecznie za partię. Była ciekawa, ciekawa była. Michał Nawrocki, witam serdecznie. Powodzenia. Koń F3. Dobra, zagrajmy sobie B6. Tak troszeczkę zejdziemy z teorii. Nie musimy przecież grać teoretycznie. E5, no i E4. Wiem, że to może nie być do końca dobre. Ojej, panie Michale. Bęc, nie ma skoczka. Dobra, takie ruchy oczywiście widzę, że tutaj coś mi grozi. Wróćmy i będziemy bronić. A jednak troszeczkę z teorii żeśmy zeszli i już przeciwnikowi się zrobiły problemy. Okej, okay. Zagramy koń A6, nie wiem w sumie dlaczego, ale tak jakoś mi się tutaj chce to zagrać. Tu mamy G5 i F6, jest znowu po zawodach. Kolejna figurka. Szach nic nie daje, no tak, dziękuję panie Michale, no przepraszam, że tak wyszło. Podstawka to podstawka. Okej, no dobra, mamy 20 minut do końca turnieju. O, prosto na niby jest, wow, w pierwszą dziesiątkę się wbija, no nieźle, nieźle. Fajnie panowie, że jesteście, maksymalna moc, mój pogromca. Mój pogromca tutaj. Póki co jedyny. My się tam policzymy na treningu następnym razem. Policzymy się, panie Macieju. Kamil, gramy trzecią partię już w tym turnieju. Znowu jedziemy D4. W szachy gramy. W szachy tylko gramy. G6. Mamy królewską indyjską. Teraz spróbuję zagrać inny wariant kompletnie. Okej. I tak sobie ruszymy. System Averbacha, C5, dobra reakcja, więc tutaj Kamil orientuje się w pozycjach, co mnie bardzo cieszy. E5 byłoby już dużym błędem wtedy, zamiast C5. Okej, tutaj może Hetman D2, chyba że będzie H6, to też taki teoretyczny ruch, wszystko tu jest na razie normalnie. Okej. Chyba gońcem na E3 spokojnie, hetman D2 z tempem będziemy atakować. Tu przez E6 trzeba grać. No właśnie, przeciwnik nie zagrał E6. Okej, i no to jedziemy. Tak troszeczkę zagramy sobie w taki, chociaż H3 chyba lepsze, F4. No ale tak psychologicznie może zadziała trochę na przeciwnika. F3 trzeba zagrać, żeby skoczek nie miał opcji. Dobra, no i G4 lecimy. Wybił. O, to jest bardzo ładna reakcja. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Pytanie, czy wymieniać wszystko? Może nie wymienię. Zostawię sobie tego gońca jednak na później. Bardzo odważne zagranie, ale to na pewno biały jest lepszy. Tylko to jeszcze trzeba udowodnić. Pozycja jest rozwalona, król jest w centrum. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Może koń G5? Nie, to tak wracamy spokojnie, bronimy na B2. Może nawet zrobię długą roszadę w ogóle, żeby było bezpieczniej i spróbujemy tam powalczyć na królu. Nie mam przede wszystkim czarnopolowego gońca, to jest też duży minus. No ale jest za to figura więcej, nic na to nie poradzimy, że tak poszło. Dobra, robimy długą. Gramy tak. Hetmany możemy wymienić jak najbardziej. I H5 chyba spróbujemy zagrać w takim wypadku. Dobra, gramy H5. On oczywiście tak. Aha, po G5 jest taki ruch z szachem. Właśnie, to coś tu szachuś może zamieszać teraz.
A tak się może, no właśnie, jak zagra tak albo zbije, to jest e5 też z szachem. I tu może się zrobić niebezpiecznie. Oczywiście czekam na takie posunięcie. Tutaj? Wow, 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 wow. Chyba dobry ruch. Musimy zbić. Rzecz jasna. Ok, zagramy wieża na f1, żeby nie było szachów. Poza tym na f patrzymy i nie pozwalamy przeciwnikowi na ruch f5. Też z wybiciem się nie śpieszymy, żeby nie zrobić mu twierdzy. Co ja mówię? Twierdzy. Z wybiciem się nie śpieszymy, żeby tu linii nie otwierać. Bo już myślałem, że tak i tak twierdzę zrobię, a to po białych polach będę go też męczył. Tutaj ważne, że nie ma ruchu b5, wszystko się broni, chociaż może warto poświęcić tego piona, ciężko stwierdzić w tej pozycji. Liczes.org polecam. Dobra, tu pograł. Tu pograł. Spróbujemy. Zatem zagram wieża f5 z planem zbicia gońca po prostu. Aha, no to bijemy w ten sposób. Żeby uprościć grę. Już tutaj mi nic nie zrobi na tym skrzydle, jak nie ma czarnopolowego. A zagram wieżą na f4 za chwilę. Nie zagram, wow. Zagram, bo mam bicie w przelocie. I tutaj szach i tu odbijam. Poza tym też mogę spróbować tam od razu lecieć na mata. I chyba tak zrobimy, nie ma na co czekać. Hetman H6, będą maty. Panie Adamiksie, nie przejmuj się. Każdy się nadaje do szachów. No, początki są ciężkie. Naprawdę spokojnie. Wszystko się ułoży. Trzeba trenować. No, nie jest tak, że siadasz do szachownicy i od razu wygrywasz. Dziękuję Ci, Kamilu. 3 razy już graliśmy ze sobą. Ok, mamy 15 minut do końca turnieju, moi drodzy, więc takie jakieś 2 partie nas czekają lub 3 w porywach, do 4 maksymalnie, jak komuś się uda szybko skończyć. No, Rudy Okruch tu drugie miejsce na razie. Miki leci na trzecie. Kuba 8-7, chyba się za chwilę spotkamy przy szachownicy. Szymon Chris na 7. Maksymalna moc 9. Mało partii rozegrał tutaj Maciek, dlaczego też pewnie tak mało punktów. Dobra, Miki GB, znowu gramy razem. Dobra, E4, graliśmy G6, no to niech będzie teraz C5, panie kolego. No, dobra, na ten wariant też coś tam mam. Ok. D6. Plan jest taki, żeby tutaj gramy tak, potem skoczek tu, ewentualnie tu. Musiałbym sobie też warianty odświeżyć, jak to mniej więcej wygląda. No tutaj to tak chyba. Wymiana białopolowych gońców zawsze jest na korzyść tutaj dla mnie. Hetmanem odbijemy w takim razie. Chociaż skoczkiem może, nie no, chyba skoczek C6 teraz będzie się lepiej czuł. No i szybka wieża D8, tutaj jakiś strzał, wymianki, końcówka myślę, że przyjemniejsza. Zagramy wieża D8. Ha, goniec G5 jeszcze jest, no ale to goniec A7. Normalna gra, może D5, takie ostre zagranie, też jest możliwe. O właśnie, D5 mogłem przeoczyć, chociaż nie, D5 tutaj do końca, tu. Może? D5 bicie, skoczek bije, bije tutaj. Zostanę chyba z pionkiem więcej, coś czuję. Tak, tak, zostanę z pionkiem więcej. D5 nie przechodzi, chyba nie przechodzi. No ale to jest też logiczne ze strony przeciwnika. Witam cię, Zibi, witam cię serdecznie. No tak. Tutaj chciał się po prostu dobrać do mojego króla, to jest też sprawa oczywista. Może jakoś się dobierze, może jakiś goniec G5, goniec E7. No to już chyba moje figury są na tyle dobrze ustawione, że się bronię z kontrą, powiedzmy. Poszło bicie, tak, to widziałem tutaj. I teraz jak wieża E1, goniec E7. Chyba mogę zagrać bez żadnych konsekwencji.
No, chyba goniec e7. I tu się broni na d5, jest pionek więcej. Nawet goniec g5 nie działa, bo jest roszada i tutaj bronię. A pion pozostał. Skoczek e5, każda wymiana będzie dobra dla mnie. Dobra. Co ty, mój drogi przeciwniku, tutaj kombinujesz? Teraz goniec f4, okej, okay, tutaj chcesz mi wjechać. No ja muszę w końcu tą roszadę zrobić. No koń e5, wybicie, goniec wybija. Oczywista rzecz. Goniec na d6 może wtedy, zobaczymy. Zobaczymy, co zagra. No trzeba grać w blicu, trzeba grać szybko. Czas też się liczy. Jeżeli nie będzie konia e5, to ja gram goniec f6, pilnuję te wszystkie miejsca. Nawet taki ruch może być bardzo groźny, ale myślę, że gońca ustawić lepiej warto. Koń e5 wybić muszę. Teraz goniec wybija, goniec d6, skoczek tu. Tak, w ten sposób. Wszelkie wymiany to są dobre, pionek zawsze więcej. Goniec d4, myślę, że takie zdrowe podejście do sytuacji by było. Wtedy wieża e8. Tutaj jednak poszło. Czy ja czegoś nie doliczyłem? Nie, no chyba nie. Figura więcej. Skoczek bije, bijemy tam do końca. Goniec nie będzie już atakowany i odbijam tu. Albo odbijam tak. Dziękuję ci serdecznie, Miki. Cześć, Miko. Nic tak nie poprawia humoru w pracy jak małe szach. Zgadza się, zgadza się. Szachy to jest zawsze dobry pomysł. Moi drodzy, 10 minut do końca turnieju. Sprężamy się, sprężamy się. Jak wam w ogóle idzie? Tutaj szybko zerkam na tabelkę. No, walczycie, walczycie. Cieszę się, że jesteście do końca. Nie poddajemy się. Rudy Okruch, witam cię serdecznie. No to jedziemy. No nie, no z trenerem tutaj obcinasz czas. Panie Olafie. No tak nie można. Dobra. Tu z Olafem mamy swoje zatargi. Ojej, wszedłem w główny wariant. Zagrajmy tak. Aj, chyba podstawiłem. Chyba coś podstawiłem, panie Olafie. Nie powiem gdzie. Dopiero po ruchu powiem ewentualnie. Dobra, mogłeś chyba zbić tutaj. Ja odbijam i skoczek chyba E4. Bicie tutaj. Dobra, nieistotne, już tak poszło. A wieża E8 już jest słabym ruchem. Okej. I teraz gramy goniec E3, panie kolego. Skoczek H5. Skoczek D2. Skoczek E1. Skoczek E1. Dobra, i goniec, 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 goniec. Właśnie, gdzie ma ruszać goniec? Nie, tak zagrajmy. Z planem wybicia. A tego gońca też mogę oddać, ok. F5 to F3. I lecimy tutaj z C5. Dobra, tu się zgadza. Powinno się generalnie zgadzać. Lecimy C5. Skoczek zmierza do ataku, wieża C1, skoczek B5. Taki mamy plan. Goniec D7. A, leci na mnie tutaj, się nie patyczkuje. Skoczek B5 lecimy i z planem takim. Tu ewentualnie jest jeszcze bicie, no ale myślę, że hetman C2. Hetman C2 i spróbuję tu od razu uderzyć. No G4 jest taki ruch oczywiście. Będę musiał chyba ten ruch po prostu odpuścić i zagrać tak. Gramy tak od razu. No zbijam tą wieżę, proszę pana. Grożę takim zagraniem. Dobra, no to teraz tą wieżę oddaję, ale zbijam gońca na C8, panie kolego, jest po zabawie.
Dzięki serdeczne, Olafie. No i mamy 7 minut do końca turnieju. Witam cię, strzelcu. Czy widziałem, co u Klaudii stało? Jak było u Klaudii? Stał jeden ruch dokładny i by partię wygrała. Ruchu tego nie znalazła i... Ale dzisiaj Klaudia przegrała? Nie, dzisiaj Klaudia przegrała, nawet wyników nie widziałem. Wiem, że Klaudia i Karina, jedna z nich wicemistrzyni, druga mistrzyni, ale dokładnych wyników nie znam. Możesz napisać wynik, mi to nie przeszkadza. Witam cię, panie taranie. Lecimy. E4, C5, skoczek, D4. Nie, goniec, dobra. Skoczek C6, skoczek F3, F6, przepraszam. Dobra, lecimy tak. No i A6 zawsze się przyda tutaj. Związałeś mi skoczka, ok, wygląda to dobrze. Zróbmy roszadę. Skoczek G4. No to pionka zdobywam. Szybko, za szybko, za szybko, panie kolego. A dogrywka jest. Karina pierwszą wygrała, a drugą grają teraz. A to nie wiem, nie wiem nawet o tym. Szkoda, że nie oglądamy. No ale jeszcze zdążymy może. Mamy tutaj koniec turnieju za 6 minut. No Karina jest mocna. Dobra, teraz pytanie tak. Gramy w ten sposób, żeby gońca uaktywnić. A skoczek jest taki ruch. Teraz skoczek D5. Ale już tutaj... A, tu mogłem zbić teraz. Byłoby lepsze. Bo pionek musiałby odbić od centrum. Może konia F5. Dużo jest fajnych, ciekawych zagrań. Zagram ten koń F5 mimo wszystko. Ten koń F5 będzie tutaj groźny. Hetmanem chcę iść na G5. Dlatego tego hetmana chcę odtrącić. No dobra, lecimy na mata, panie kolego. Skoczek E4, hetman G6. Czekamy na rozwój wydarzeń. Koń H4 jeszcze się przyda do ataku, na pewno. Koń D4 zawsze może wrócić. Tutaj goniec nie ma pracy żadnej. Dobra, gramy tak, jak tutaj przeciwnik zagrał. Teraz co grozi? No tak, mogę próbować dalej. Potem z F5. No i próbujemy. Czy tutaj? Tutaj może z tempem. Zawsze tu odbije, bo hetman G4 zagra przeciwnik na pewno. Dobra, to w takim razie wymieniamy to. Jeszcze chyba nawet... Nie, no dobra, zagrajmy najpierw szacha. Tu wybijemy i zagramy, tak zagramy i szybkie C4 i jest goniec zamknięty na amen, prawie na amen. To lecimy tak, jeśli C3 to tak. To się wszystko broni, goniec chce się otworzyć, no nie pozwolimy na to. Wszystkie figury idą do gry. Aha. No dobra, jakiś luft trzeba zrobić. G5, zawsze tu przytrzymamy też F4. Czekamy na rozwój wydarzeń u przeciwnika. Dobra, i D3 uderzymy chyba. Piona wolnego zrobimy. Można też próbować coś w tym stylu, żeby pionka skosić. No ale D3 trzeba chyba grać. Wieżyczką będzie lepiej i ten pionek tu zasuwa. Zasuwamy pionem. No nawet tak mogę już uprościć pozycję. Jeśli goniec, to wieża. Jeśli wieża, to wieża. Tutaj i tu leci pionek. Szaszek, wieża E2. I po kolejnym pioneczku. Dobra, uciekamy wieżyczką. Daleko i lecimy może pionkiem. Bicie, bicie. Ok. Jakiś szach na D5, nie, nie można. Ok. Lecimy królem do góry. Aktywność króla bardzo ważna. Rozbijamy. Szach może wejdzie na linię, to damy tutaj. Ok. Gramy królem na F4 za chwilę. G4 do góry.
Kolejny szach. A na wszelki wypadek zagram sobie na czarne pole, żeby tu już mnie goniec nie męczył, ale pionek do góry leci. I do góry. H2 jeszcze. Żeby patów nie było przypadkiem, grozi mat. No taki ruch jest ciekawy. Z możliwością pata. Ale już na wściekłego gońca się nie nabierzemy, niestety. Jak goniec tutaj, to wybijam. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Taran, za grę. Tu, moi drodzy, ja już klikam pauzę, ponieważ dosłownie za kilkadziesiąt sekund nie będzie zaliczało tutaj punktów. Nacisnę pauzę i poczekam na rozwój wydarzeń tutaj na szachownicach. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Kamil gra z prosto na niby. Jak ta sytuacja wygląda? Czarny chyba ma dobrą pozycję. Tak, stabilną. Pionki bardzo ładnie stoją. Skoczek aktywny na E4. Bardzo ładnie to wygląda. Zerknijmy szybko tutaj jeszcze do Kuby. No tutaj widzę, że chyba białe są lepsze zwyczajnie. No jeszcze z czasem są lepsze. Tak, tu będzie wygrana pozycja, tylko to oczywiście trzeba dowieść. Ostro jest i tak ma być. W ogóle jaki debiut, Kuba, zagrałeś? E4, wow, wow, wow. No widzę tutaj, że tak powiem, nie ma lipy. Kuba trenuje ostatnio szachy. Miodek z rudym okruchem. Co tutaj się wyrabia? O, tu jest wieża mniej, ale jeszcze szanse takie, no tutaj się dzieje. Pan Miodek tutaj może poszaleć, mimo że nie, jest wieża mniej. Król nie jest zroszowany. Goniec F3 jakieś grozi. A, wzięcie tutaj. A, tu też jest wzięcie. Kurczę, blade. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Ja coś chyba pomyliłem. Jest figura więcej. Jest wygrana białych. O, rety, rety, rety. No, tutaj może być niespodzianka. Bardzo szybko, pewnie, grane jest. Tutaj fajnie, fajnie. Podoba mi się. No i są problemy, panie Olafie. Za kilka sekund jest koniec turnieju, moi drodzy. Trzy partie trwają. Sobie spokojnie tutaj chłopaki i dziewczyny dokończą. No cóż, mamy oficjalne wyniki. No, przepraszam z góry, że zwyciężyłem, ale porażkę zaliczyłem tutaj z maksymalną mocą. Drugie miejsce Rudy Okruch, trzecie Szymon Chris. Ładnie, ładnie. A Szymon grał bardzo mało partii i też na trzecie się załapał. Kuba 87, miejsce numer 4. Miki GB, miejsce numer 5. Bardzo ładnie zresztą. Lord Rako, numer 6. Kamil Chigorin, bardzo. O, Chigorin ładnie. Passa, 9 miejsce. Ekstra maksymalna moc, pięknie. 10. Biorąc pod uwagę, że zaczął turniej od połowy czasu. I kolejne miejsce, jak widać, Miki 11, prosto niby 12, 13 Taran, Wielka Knaga 14, EBKPL 15, Michał Nawrocki 16, Kore 17, Miodek 18, też mało partii, ale ładnie, Ramzes, tutaj Berszek widzę poszedł, też partii, no trochę było jednak, 19, Bolo 20, ok, Szachmat, proszę bardzo, mamy 21, Pussy, Destroyer, 22, Trichard, 23, Biro, CLF, 24, Detox, Kasparow, 25, Grzegorz Cwaniak, proszę bardzo, następne miejsce, 27, Milena, 28, mało partii, chyba Milena zagrała, Adamix, 29, ale jedno zwycięstwo chyba tu było, lub remis, chyba zwycięstwo, 30, tu zawodnik już nie grał, widać, no i pozostali sobie chyba odpuścili po pierwszej rundzie, tak mi się wydaje. W każdym razie, bardzo Wam serdecznie dziękuję, było mi bardzo miło, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Chwała ataku sycylijskiego jest wieczna. Ok. Pozdrawiam Was serdecznie. Materiał na YouTubie będzie pewnie za kilka dni, ale się na pewno ujawni, ukaże. Można sobie spokojnie poanalizować. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, hej.